Przede wszystkim aktywność ducha różni się od aktywności istot demonicznych. Jeśli masz z tym problem, to niemal zawsze przychodzą one po energię. Duchy i istoty demoniczne zasilają się energią od neutralnej, na przykład podczas orgazmu bez miłości, po bardzo negatywne energie, jak złość, poczucie winy, poczucie braku wartości i tym podobne. Gdy duch lub inna istota podchodzi do ciebie, możesz poczuć bardzo szybki spadek samopoczucia, takie jak zmęczenie czy wyczerpanie. Przy długotrwałych atakach, które mogą trwać miesiącami czy latami, może się też pojawić depresja, a nawet myśli samobójcze. Gdy tylko duchy przejmują czyjeś ciało, osoba owładnięta lunatykuje, choruje na schizofrenię czy epilepsję. Byty demoniczne najczęściej zachęcają do olbrzymiej agresji i wściekłości. Dodatkowo osoba taka nie może się powstrzymać od przeklinania. Tego typu zachowanie najczęściej jest generowane przez istoty demoniczne, a nie przez duchy. Działanie ducha jest o wiele subtelniejsze niż działanie istot demonicznych. Duch w rodzinie może przebywać wiele pokoleń. Dzieje się tak, ponieważ duchy na ogół się nie manifestują. Manifestacje najczęściej są pochodzenia demonicznego. Bardzo często jest tak, że tuż po śmierci członka rodziny zaczynają się jakieś manifestacje w domu, na przykład przesuwanie krzeseł, otwieranie drzwi, stukanie w ściany czy w drzwi, kroki na poddaszu i inne. Jednak prawie zawsze są to manifestacje demoniczne, gdzie demon podszywa się pod zmarłą osobę, a robi to po to, aby zaakceptować jego obecność w domu, byśmy myśleli, że mamy do czynienia ze zmarłym członkiem rodziny. Dzięki temu ma swobodny dostęp do energii, którą będzie pobierał z domowników. Nikt przecież nie odpędzi własnej mamy, ojca, dziadka czy babci. Sprawdzanie temperatury to jeden z najłatwiejszych sposobów sprawdzania, czy w Twoim domu są duchy. Jeśli doświadczasz nieprzewidywalnych zmian temperatury, może to oznaczać, że rzeczywiście znajdujesz się w obecności nieziemskiej istoty. Powód tego jest dość prosty. Duchy potrzebują energii, a kiedy są obecne, pobierają energię z otoczenia. W związku z tym ich obecność jest bezpośrednio związana z nagłymi spadkami temperatury. Usterki elektryczne mogą obejmować wszystko, od dzwonienia telefonów bez nikogo na drugim końcu linii, pomigające światła, telewizory, które się wyłączają i nie tylko. Problemy z elektrycznością to klasyczna wskazówka, która ujawnia obecność upiorów w pobliżu. Duchy istnieją w innym wymiarze i potrzebują przewodów, aby nawiązać kontakt. Dlatego urządzenia nagrywające audio i wideo stały się tak znane jako metody komunikacji z duchami. Jednym z najpowszechniejszych sposobów rozpoznawania obecności ducha jest zapach. Upiorne zapachy są zwykle dość znajome, jak perfumy, kwiaty lub charakterystyczny aromat tytoniu. Czasami zapachy mogą być mniej przyjemne, jak zapach siarki, który łączy się z negatywnymi nawiedzeniami. Zapachy mogą się objawiać i znikać bez wyjaśnienia. Jeśli zaczniesz widzieć, jak drzwi się otwierają i zamykają lub zauważysz, że rzeczy wydają się znikać z jednej części domu tylko po to, by pojawić się w innym, niepowiązanym miejscu, możesz mieć ducha. Stukot butów na klatce schodowej, kroki na korytarzach w górę i w dół oraz bezcielesne głosy w nocy to oznaki, że Twój dom jest nawiedzony. Jeśli Twój zwierzak zaczyna spędzać nadmierną ilość czasu w określonej części domu lub reaguje na coś, czego nie widzisz, bardzo możliwe, że nawiązuje kontakt z istotą paranormalną. Zwierzęta mogą odbierać dźwięki, zapachy i obrazy, które nie są wykrywalne dla ludzi. Wiele osób mieszkających w nawiedzonym domu będzie mówić o odczuwaniu w nim obecności, której nie potrafią wyjaśnić. Może to objawiać się uczuciem, że ktoś stoi nad Twoim ramieniem, tuż za Tobą, a nawet w pokoju z Tobą, kiedy nie ma nikogo. Można również poczuć się tak, jakby ktoś Cię obserwował, gdziekolwiek jesteś w domu. Jest możliwe, że duch próbuje nawiązać z Tobą kontakt, ale nie jest w stanie zwrócić Twojej uwagi w żaden inny sposób.
Duchy próbują również zwrócić Twoją uwagę poprzez dotyk, na przykład szarpanie włosów, dotykanie ramienia lub w bardziej negatywnych sytuacjach popychania, zadrapania, siniaki czy nawet gorzej. Próba odesłania ducha może być bardzo niebezpieczna dla osoby, która się tym zajmuje amatorsko. Najczęściej może prowadzić do opętania przez inne negatywne istoty. Duchy w danej rodzinie nie pojawiają się przypadkowo. Najczęściej są narzędziem istot demonicznych, które służą im do pobierania energii. Nieumiejętne odprawienie ducha w takim przypadku może sprowadzić zemstę istot demonicznych na osobę, która odesłała ducha. Odprawiając ducha należy sprawdzić, w jakich okolicznościach dany duch się pojawił i czy był manipulowany przez istoty demoniczne, czy służył istotom demonicznym do pobierania energii, a jeśli tak, to należy odprawić te istoty demoniczne, gdyż ich pozostawienie najczęściej poskutkuje tym, że sprowadzą do domu jeszcze bardziej złośliwe duchy, nad którymi ciężko będzie zapanować.